Siemanko, tu Kepson. Czas na kolejny film z Węgrowa. Ostatnio odwiedziłem Farah Kebab. Film wisi sobie na kanale. Kto nie widział, to może wpisać, może sobie obejrzeć, a dziś skupimy się na lokalu o nazwie Bar Cudniak. Miejsce to przewijało się trochę, w szczególności na początku, w poleceniach właśnie, na początku mojej działalności. Ja nawet tam byłem, ale niestety straciłem ten materiał, bo coś stało się z kartą i nie wrzuciłem tego. Pamiętam wtedy, że wziąłem na talerzu. Było całkiem spoko, ale jak to mówił też, co się odlecze, to nie uciecze, i odwiedziliśmy parę dni temu. Miałem problem, żeby to znaleźć, bo mimo że w Google Maps oznaczone jest jako Bar Cudniak, tak w tym miejscu, w tym lokalu nazwy nie ma. Jest oznaczenie, że Drive, coś tam, ale zastanawiałem się w sumie, czy to aby na pewno to miejsce, bo też widziałem, że budynek się rozwinął, inaczej to wygląda niż kiedyś. Wchodzę, patrzę w środku, bardzo klimatycznie, jest nawet miejsce przeznaczone do obejrzenia jakichś tam wydarzeń sportowych, czy co tam jest transmitowane w menu. Oprócz kebabów znajdują się tam także inne dania, także jest urozmaicenie, jak ktoś by miał ochotę na coś innego. Natomiast ja dziś klasycznie kebabik w cienkim cieście, bo chciałem sobie zrobić takie porównanie tych mniejszych kebabów, kanapek z Węgrowa, właśnie porównanie do tego Faraha. No i co, zamówione 5 minut i miałem już swoje zamówienie w ręce. Niestety w środku światło nie do końca pozwalało nagrać to poprawnie, więc wyszedłem na dwór, późna zimowa, a nie, jeszcze nie zimowa, późna jesienna aura i trochę zimno, ale jedzenie chociaż ciepłe. Zrobiłem przebitkę na menu, można zobaczyć sobie ceny. Mój mały mięso mieszane, sosy mieszane kosztował złotych 12 zł. Zacznijmy tutaj od placka, bardzo chrupiący, potraktowany nieco opiekaczem, ale chyba jeden z nielicznych razów w ciągu powiedzmy 10 ostatnich nagrywek, gdzie nie był przeciągnięty. Leciutko zarumieniony, ale wystarczyło to na tyle, by był właśnie chrupiący. Przez to, że nie spędził też na opiekaczu zbyt długo w środku, warzywa nie zdążyły zaparować, nie zrobiły się z tego kluchy, za to wielki plus. Co do warzyw, co tam się znajdowało, to widać na ujęciach. Fajnie, że była cebula, bo ja w kebabie lubię, podkreślałem to wiele razy, jak i podkreślałem fakt o zanikającym trendzie dodawania cebuli do kebaba na przestrzeni ostatnich lat. Zmienia się to. Kiedyś pamiętam, że czy to właśnie biała, zwykła cebula, czy czerwona, to było na porządku dziennym, dużo tego dodawali, a jakby na przestrzeni lat już ten trend zanika coraz mniej, ale są lokale, które dają. Ja tak jak mówiłem, ja lubię cebulę w kebabie, urozmaica to smak, więc dla mnie spoko, ale no jakby ktoś nie lubił, no to jest taka informacja tutaj ode mnie, że cebula się tam znajduje. Sos mieszany ze zdecydowaną większością łagodnego, który był też jakiś taki bez wyrazu, ni to czosnek, ni to sam jogurt, a o jakimś tam mocniejszym aspekcie też można w ogóle zapomnieć. Zdecydowanie najgorsza część kebaba. No przydałby się jakiś wiodący smak, już nawet nie chodzi o ostrość, ale taki jogurtowy posmak, myślę, że idealnie tutaj komponowałby się z kurczakiem, bo kurczak był elegancki. Dość mocno wypieczony, miałem wrażenie trochę jakbym jadł kurczaka z Rozna. Takie mocno przypieczone kawałki, przemieszane bardziej z kawałkami takimi soczystymi. Naprawdę dawało to fajny efekt, tutaj byłem zadowolony, choć nie jestem pewien, czy to mięso przyrządzają sami, bo czasami podobnie mięso smakuje, gdy ten obracający się doner mięsny już się kończy. Tak smakuje właśnie końcówka mięsa. Ono jest bardziej takie przypieczone, kawałki są strukturą, przypominają jakby skórkę z kurczaka z Rożna i ten smak jest taki troszkę bardziej słony, ale to nie jest też, to nie wychodzi od soli, tylko po prostu od dłuższego potraktowania tego mięsa opiekaczem. Niemniej jednak była to dzisiaj odskocznia i czuć było różnicę, nawet jeśli to kulka, to smaczna, mięso wołowe oczywiście w cudzysłowie, bez wyrazu, i było go zdecydowanie mniej, lecz w tym wypadku wychodzi, że to na plus. Porcyjka nieduża, bo to jest najmniejsza kanapka, ale właśnie będąc w Węgrowie zrobiłem tak, że zjadłem sobie dwa kebaby, ale po pół, żeby mieć porównanie, reszta w domu na kolację, co by się nic nie zmarnowało, nawet po podgrzaniu w domu ten drugi z cudniaka smakował lepiej. Jakieś tam to mięso jednak no było może lepsze od tego z Faraha, chociaż ten Farah też jakiś nie był najgorszy, był poprawny, także dwa kebaby na poziomie średnim, ale ten dzisiejszy trochę lepiej. Poprawić kwestię z sosami, może to był wypadek przy pracy, ale przy następnym razie, jak będzie taka okazja, to wezmę sobie samostry, no i myślę, że wtedy jest potencjał na 7, dziś daję uczciwe 6, 6,5. Ostatnio jeździmy też z kolegami sobie tak do 50 km od miejsca zamieszkania, być może niedługo pojawią się filmy z Zambrowa, Wyszkowa, może jakiś tam Ciechanowiec, także jak są ludzie z tych okolic, tak 50 km od Małkini Górnej, to jak jest coś ciekawego w okolicy, to piszcie, niekoniecznie muszą być to kebaby. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Mariana Czerniejewskiego, chłopaków z Nocnej Ligi Halowej oraz Nurisa.